Przed nami najnowsza odsłona cyklu Czytajmy polskich autorów i tym razem będę mówić o ekranizacjach, które powinny się wydarzyć. Zapraszam! Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny lipcowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj będzie nieco mniej poważnie, tak w kontekście zabawy, wspólnej zabawy, do której was serdecznie zapraszam. No dobra, ale w co będziemy się bawić? W snucie, w knucie i w wymyślanie, które polskie książki idealnie sprawdziłyby się w formie filmowej lub serialowej. Tak, moi drodzy, dzisiaj powymyślamy sobie absolutnie fantomowe ekranizacje polskiej literatury współczesnej. Jacek Dukaj, z którym miałam przyjemność prowadzić spotkanie w sopockiej Sopotece i z którym miałam szansę tak po prostu porozmawiać, stwierdził, że my już żyjemy w epoce postpiśmiennej. Że choć istniejemy my, ludzie pisma, ludzie wychowani w piśmie i w kulturze pisma, to większość społeczeństw już zaczyna egzystować powoli na poziomie audiowizualnym i preferują już przekaz wizualny od tego pisemnego. Prawdę powiedziawszy, to widać już właśnie takie tendencje również w świecie literatury, dlatego że największymi hitami i najlepiej sprzedają się zazwyczaj te książki, które albo dopiero będą zekranizowane, których dopiero co pojawiła się ekranizacja, albo które już mają taką nalepkę, że ekranizacja pojawi się za chwilę. No dokładnie sami wiecie, o co chodzi. Chodzi o te nalepki właśnie z zaznaczeniem, że jest już ekranizacja gdzieś na Netflixie, albo na HBO, albo dopiero nadchodzi ekranizacja, albo już jest w kinach, albo na przykład, kiedy pojawiają się okładki filmowe nawiązujące do plakatów filmowych, tak bardzo przez wielu znienawidzone. Ostatnimi czasy pojawiają się nawet takie nalepki, że ekranizacja dopiero nadchodzi i że prawa do ekranizacji zostały już sprzedane. A wszystko to, słuchajcie, pokazuje, że jest w tym jakaś marketingowa moc i po książki ekranizowane sięgamy, no jakoś podświadomie, częściej, czy tego chcemy, czy nie. I stąd też moja propozycja dzisiejszego filmu, stąd też moja dzisiejsza propozycja zabawy. I jest to tak naprawdę moja kolejna próba swatkowania was z pewnymi tytułami. To znaczy, tak myślę, że jeżeli część z was wyobrazi sobie pewne tytuły właśnie w formie ekranizacji, to być może przełamie się i sięgnie po nie w formie książkowej. A nawet jeśli nie, to może spędzicie ze mną po prostu te kilka następnych minut, razem będziemy się świetnie bawić i coś razem też może ciekawego wymyślimy. Czekam niecierpliwie na wasze propozycje ekranizacji polskiej literatury. No właśnie, pamiętajcie, to jest jedno najważniejsze zaostrzenie tutaj reguł tej zabawy. Chodzi o polską literaturę. No i dzisiaj bawimy się literaturą współczesną. No a jeśli przypadkiem ogląda nas akurat jakiś tutaj producent albo kasjer Instytutu Filmowego, no to wiecie, wiecie co robić. Weźcie tę listę i szalejcie. To co, zaczynamy? A nie, nie, czekajcie, jeszcze jedno. W tym zestawieniu nie pojawi się Król Szczepana Twardocha, nie pojawi się też Żmijowisko Wojciecha Chmielarza, no i nie pojawi się Ciemnoprawie Nocy Janny Bator. Dlatego, że Król już jest w produkcji, podobnie jak Żmijowisko, no a Ciemnoprawie Noc już było w kinach. I słuchajcie, zaczynamy od Gambitu Macieja Siembiedy i jest to moja najulubieńsza polska powieść w tym roku. Moim zdaniem, no to jest absolutny hit. Powieść, która eksploduje akcją i jeżeli ktoś nie zabierze się za ekranizację, to ja, słuchajcie, stwierdzam, że to jest robione z premedytacją, żeby po prostu nie odnieść sukcesu. Tak, kochani, ta powieść aż się prosi o film i aż się prosi o waszą uwagę. Wojna, miłość, zdrada, tajemnica i prawdziwy skarb, o który nawet dzisiaj, słuchajcie, wybuchają konflikty, nic więcej nie powiem, a wszystko to oparte o prawdziwe wydarzenia. No czego chcieć więcej? Większość akcji dzieje się w czasie II wojny światowej, a to oznacza, że mamy już wszelkie rekwizyty, mamy kostiumy właśnie z tej epoki, które spokojnie będzie można wykorzystać, nie trzeba nic nowego robić. I słuchajcie, może nawet udałoby się wykorzystać jeszcze te ryneczki polskie w polskich miastach i miasteczkach, które jeszcze nie zostały oddrzewione i zabetonowane. Oczywiście, żeby tę historię dobrze zekranizować, potrzeba takiego reżysera, który rozumie dynamikę kina akcji, a jednocześnie, który ma wizję historyczną. I powiem wam szczerze, że co prawda nie mam pojęcia, kto mógłby tutaj grać naszą młodziutką Wandę, główną bohaterkę tej powieści, ale uważam, że młodego Ostrowskiego spokojnie mógłby zagrać Sebastian Fabiański. Pierwsze ujęcie zwiastunu. Fabiański wysiada z pociągu, wiatr rozwiewa mu włosy. On się patrzy intensywnie w przestrzeń, w przyszłość, a wtedy pojawia się napis "Historia oparta na faktach". I tym samym już możemy zbierać zamówienia na przedsprzedaż biletów. Brzmi interesująco, prawda? No słuchajcie, to w takim razie ja tylko wam powiem tyle, że musicie się koniecznie zabrać za lekturę tej powieści właśnie Gambitu Macieja Siembiedy przed ekranizacją,
która musi powstać. Dygot Jakuba Małeckiego. Proza Jakuba Małeckiego niezmiennie mnie zachwyca, wzrusza, porusza, no i wciskam wam ją przy każdej okazji, sami przecież wiecie. Istnieje jeden tylko polski reżyser, który idealnie pasuje do mojej wizji ekranizacji Dygotu. Reżyser, który pasuje do niej jak kiełbasa do żurku. I jest to Jan Jakub Kolski. Wizjoner, który wykreował tak niesamowite opowieści jak Janciowodnik, jak Pogrzeb Kartofla, jak Grający z talerza. To są takie, słuchajcie, wizje niesamowite, które pamiętam z lat młodzieńczych, a które zrobiły na mnie niesamowite wrażenie, które odcisnęły swoje piętno. Te filmy to tak naprawdę jest wizualne odbicie prozy Jakuba Małeckiego. To jest polski realizm magiczny, błotnisty, wiejski, bardzo specyficzny, nasz polski. Jan Jakub Kolski już teraz posiada wszystkie narzędzia, już teraz posiada cały pakiet umiejętności, który sprawiłby, że ekranizacja Dygotu to byłoby coś, czego widzowie po prostu nie zapomnieliby do końca życia. I dodam tylko, że wiekowy już dzisiaj Franciszek Pieczka mógłby spokojnie pojawić się chociaż na chwilkę, chociaż na minutkę w tej ekranizacji. A jeśli przy takowej ekranizacji, słuchajcie, Dygot pojawiłby się raz jeszcze we wznowieniu na księgarskich półkach, gdyby raz jeszcze był rzucony właśnie na listy bestsellerów i nowości, to znowu porwałby kolejne serce. A ja tylko tego pragnę. Seria Kwiat paproci Katarzyny Bereniki Miszczuk. I można oczywiście kręcić nosem, można snobistycznie się odwracać, udawać, że po prostu te powieści nie istnieją, ale kochani, takie historie romantyczne, wypełnione właśnie romansem, miłością, zakochaniem, cudownie zabawnym humorem, one po prostu robią wrażenie. I widzowie i czytelnicy je lubią. Ja uwielbiam Szeptuchę. I tym razem proponuję serial. Serial, który moim zdaniem przyciągnąłby przed telewizory rzeszę widzek. No bo mniej widzów, ale przede wszystkim widzek. Mógłby być trochę naszym polskim odpowiednikiem Obcej Diany Gabaldon. Mógłby w ten sam sposób robić wrażenie i właśnie tak przyciągać kolejnych widzów, a jednocześnie byłby w pewien sposób lepszy, bo byłby nasz. Serial oparty o serię z Szeptuchą byłby oczywiście absolutnie genialnie słowiański, oparty o naszą mitologię. Byłby oczywiście pełen cudownego, trochę prześnego humoru. Byłby również tajemniczy, no i absolutnie romantyczny. Taki trochę nieco przerysowany, ale nic nie szkodzi. Tutaj moim zdaniem jakichś wielkich budżetów by wcale nie było potrzeba, tym bardziej na lokacje, dlatego że moim zdaniem akcja tego serialu powinna się rozgrywać właśnie na naszych lasach, polach, łąkach. Tylko tutaj to, co by było najważniejsze, to aktorzy z najwyższej półki, tak żeby byli w pełni rozpoznawalni. Za muzykę mógłby spokojnie tutaj odpowiadać Marcin Przybyłowicz, kompozytor muzyki do Wiedźmina Trójki, czyli do Dzikiego Gonu, którego zresztą znam i serdecznie pozdrawiam cię Marcinie, a który uważam, że mógłby zrobić taką wejściówkę do tego serialu, że ona absolutnie pobiłaby wejściówkę Obcej. Moim skromnym zdaniem to jest hit gwarantowany, dlatego jeżeli uwielbiacie romantyczne opowieści ze słowiańską nutą i cudnym humorem, to koniecznie łapcie Szeptuchę. I czytajcie już teraz. A teraz uwaga, by podsumować Szeptuchę, podrzucam wam tagline całego serialu. Szeptucha. Bogowie szepczą im do ucha. Seria Parabellum Remigiusza Mroza, naszego najpopularniejszego polskiego autora w Polsce. Jest to moja najukochańsza, najulubieńsza seria Remigiusza właśnie, która jest kolejnym doskonałym przykładem, jak można zrobić fantastyczną powieść akcji i przygody zawartą w II wojnie światowej. W tym jednak przypadku proponowałabym nieco inne ujęcie niż w przypadku Gambitu, a mianowicie takie spojrzenie na tę powieść i na tę całą serię z perspektywy Quentina Tarantino i jego bankartu wojny. Mamy tutaj historię braterskiej przygody, mamy tutaj romans, mamy tutaj czarny humor, dlatego że Remigiusz Mróz potraktował wojnę jako przede wszystkim jako tło, służące do stworzenia niesamowitej historii o bohaterach, którzy jednocześnie nie przebywają wcale na głównych frontach. To, co moim zdaniem wystarczy tutaj zrobić, to wyostrzyć jeszcze bardziej język, podkręcić całość niemal ją, przerysować, a fabułę oprzeć na dwóch filarach, najważniejszych postaciach, czyli na Obelcie od strony polskiej i na Leitnerze od strony niemieckiej. Jako że polska kinematografia w jakiś sposób cierpi katusze, jeżeli akurat w kinach nie ma chociaż jednego filmu z Borysem Szycem, to postanowiłam go gdzieś tutaj wcisnąć i niech to będzie właśnie ekranizacja Parabellum. I niech zagra Leitnera. Z pozdrowieniami dla Nity. A jeśli są pośród was jeszcze tacy czytelnicy, którzy nigdy nie czytali powieści Remigiusza Mroza, to ja wam polecam na początek właśnie sięgnąć po serię Parabellum. Moim zdaniem
Absolutna bomba. A teraz coś dla miłośników grozy, czyli Czarny wygon Stefana Dardy. Polski horror, historia klątwy, małej społeczności i kawałka świata zamkniętego niczym w szklanej kuli, do którego trafiają przypadkowi podróżni. I widzę to tak. Miniserial, którego akcja rozgrywa się właśnie w takiej sielskiej, anielskiej atmosferze z początku, po czym wszystko przybiera coraz ciemniejsze i mroczniejsze barwy. Tak jak właśnie działo się w opowieści, której akcja rozgrywa się w Słonecznej Dolinie. Wszystko musiałoby mieć taką odpowiednią oprawę, odpowiednią kolorystykę, odpowiednią grę światła i cieni, tak jak to przystało na współczesne horrory właśnie. To, o co trzeba było tutaj zadbać ze szczególnym pietyzmem, to moim zdaniem jest dźwięk. Dlatego, że dźwięk w horrorze i udźwiękowienie w ogóle w horrorach zdają się być najważniejszym elementem filmu. Chodzi o to, że dźwięk w horrorze daje nam całą odpowiednią oprawę i nieodpowiedni dźwięk mógłby wszystko zepsuć, a jak wiadomo, no w polskiej kinematografii to z dźwiękiem no czasami tak bywa, niekoniecznie. No ale jeśli w naszym świecie wyobrażeń taki serial byłby realizowany chociażby przez Netflixa czy HBO, no to spokojnie, możemy się już nie martwić o dźwięk, będzie dobrze. I uwaga, mam nawet pomysł na wejściówkę. Przewijające się obrazy, popalone klisze, a w tle głos dziewczynki nieprzypadkowy, śpiewający również nieprzypadkową kołysankę, bo na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga. No nie wiem, ja to czuję, a wy to czujecie? No jeśli chcecie poczuć już teraz, to spokojnie możecie sięgnąć po książkę. Zachwyci was i przerazi. Obcy powiew wiatru Magdaleny Majcher i ja wiem, na tej liście jest bardzo sporo literatury związanej z II wojną światową, ale wojna jest częścią naszej historii i nie ma co od niej uciekać. W tym jednak przypadku wojna widziana jest oczami młodej, dorastającej dziewczyny, młodej kobiety, która dopiero się tą kobietą staje. I tutaj wojna jest takim życiowym ekstremum, jest taką granicą przekroczenia pewnych barier, pewnych chwili, pewnych momentów. Obcy powiew wiatru jest jedną z najpiękniejszych wojennych opowieści, jakie kiedykolwiek czytałam. To jest historia, która w bardzo szczegółowy i niesamowicie wizualny sposób pokazuje to, co wydarzyło się na polskich kresach w czasie wojny światowej. Pokazuje również sytuację kobiet, dlatego że to jest właśnie opowieść o wojnie i o kobietach. I tutaj od razu, słuchajcie, można by z buta zadzwonić do całej ekipy Kamerdynera, która zrobiła świetną robotę przy realizacji tamtego filmu właśnie i która sprawdziłaby się tutaj również idealnie. Filip Bajon, a w jego kamerze najpierw polskie kresy, a potem polskie morze. Wszystko to z zachowaniem tej surowości i dramaturgii opowieści. Ja z pewnością zryczałabym się w kinie. Jak bubr, jak absolutna płaczka. Harda Elżbiety Herezińskiej i kochani, to mógł być nasz wielki hit eksportowy, opowieść o zapomnianej królowej północy, córce Mieszka I i siostrze Bolesława Chrobrego, czyli Świętosławie. Znajdziemy tu bogatą historyczną intrygę, znajdziemy tutaj spiski, znajdziemy tutaj tajemnice i oczywiście przede wszystkim historię bardzo silnej kobiety. Ta historia jest tak opasła, tak plastyczna, że spokojnie mogłaby zostać przeniesiona na ekran kinowy, na przykład na 3-godzinny pełnometrażowy film, albo na wieloodcinkowy serial. I obowiązkowy musiałby być tutaj przede wszystkim rozmach całej produkcji. To znaczy, musieliby być zatrudnieni ludzie od fechtunku, ludzie od właśnie wizjonerskich wizji, zbroi i no całej tej otoczki historycznej. Słowem, potrzebny byłby sowity budżet, a nie tylko trzy ściany i jakieś pole za studiem filmowym. Estetycznie myślcie Upadek Królestwa, oparty o powieści Cornwella, a który znajdziecie na Netflixie, a który moim skromnym, kontrowersyjnym zdaniem jest lepszy od Gry o Tron. Jest w Upadku Królestwa ta moc, którą chciałoby się właśnie zobaczyć w ekranizacji Hardej. Historyczna moc, która mogłaby się objawić tutaj tak, jak kiedyś objawiła się w Ogniem i Mieczem Hoffmana. Tak czy siak, Harda ma w sobie wszystko to, co mogłoby sprawić, że stałaby się eksportowym, absolutnym, historycznym hitem. Szczęśliwa Ziemia Łukasza Orbitowskiego i to jest, słuchajcie, taka ekranizacja, na którą ja absolutnie liczę, na którą ja czekam i której nie mogę się doczekać, dlatego że ta powieść jest moją najulubieńszą powieścią Łukasza właśnie. To historia pewnego przeklętego miasteczka i zamku, w którym znajduje się pewna odwieczna tajemnica. To także historia przyjaźni i pewnej obietnicy, a także
poświęcenia i ofiary, jaką trzeba złożyć za swoje marzenia. Jest tu jednocześnie taka historia, którą przenosząc na ekran należałoby w pewien sposób podrasować audiowizualnie. Ja bym z tego zrobiła film dla takiej starszej młodzieży, dlatego że współcześnie w Polsce niewiele takich filmów powstaje, a całą akcję przeniosłabym dokładnie na początek lat 90. Nie wiem, może tylko ja to tak widzę, ale idealnie pasowałby klimat a la Stranger Things, ale w naszym polskim wydaniu, właśnie w naszym takim polskim wydaniu transformacji, tych czasów transformacji, trochę Ortalionu, trochę takiej prześności, trochę takiego przerysowania, a całości mogłyby nadać właśnie klimatu piosenki chociażby takiej Wandy i Bandy, czy Franka Kimono. Niezależnie od tego, czy taka ekranizacja kiedykolwiek powstanie, czytajcie Szczęśliwą Ziemię, polujcie na nią, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję. Seria o Lipowie, zaczynając od Motylka Katarzyny Puzyńskiej. I tutaj nic prostszego, serial kryminalno-obyczajowy, jeden tom, to jest jeden odcinek, to jest jedna intryga, jeden fabularny motyw i element. No właśnie, bez przyciągania w czasie. W roli Klementyny Kop, Danuta Stenka, a w roli Weroniki Joanna Liszowska z tą swoją burzą loków. Tak to widzę. Dodajcie do tego dobrą muzykę z okazjonalnym dronem. Ja jestem jak najbardziej na tak. A na koniec MOK autorstwa Marka Krajewskiego przeniesiony na ekran w postaci chociażby serialu historyczno-detektywistyczno-kryminalnego w duchu retro, właśnie trochę a la Alienista. Byłby to serial mocny i brutalny tylko dla pełnoletnich widzów. W roli MOKa oczywiście Marcin Dorociński z tym swoim cieniem zarostu i z tymi swoimi smutnymi oczami. Całość, tak jak już wspomniałam, z zastrzeżeniem, że jest to kino wyłącznie dla pełnoletnich widzów, tak żeby zachować cały element tego zwyrolstwa i tego okrucieństwa, jakie serwuje nam sam autor w powieściach, a całość klimatu byłaby zachowana w stylu filmów w duchu noir. Co więcej, wstęp do każdego odcinka mógłby nagrywać sam Marek Krajewski, dlatego że ma piękny, taki męski, tubalny głos, no i oczywiście dżentelmeński wygląd, więc mógłby być narratorem całej historii. Mógł być taką postacią, która stoi ponad całą tą opowieścią, a która wprowadza nas właśnie w świat Eberharda MOKa i każdej kolejnej sprawy, każdego kolejnego tomu. MOK to jest naprawdę rewelacyjna seria kryminałów retro. Jest brutalna, bezkompromisowa, absolutnie makabryczna miejscami, więc jeżeli lubicie takie historie, to koniecznie, koniecznie. No i zacznijcie właśnie od tomu MOK, dlatego że to jest pierwszy tom tej historii, pomimo tego, że napisany po latach, ale który pokazuje cały początek historii Eberharda MOKa. I na tym chyba, kochani, dzisiaj już zakończymy i mam taką tylko nadzieję w moim sercu, że znaleźliście właśnie pośród tych tytułów również jakąś lekturę dla siebie, bo właśnie po to tak naprawdę dzisiaj tutaj jesteśmy. Po to, by czytać polskich autorów, by sięgać po nasze polskie książki, tym bardziej, że moim zdaniem mamy więcej do zaoferowania niż autorzy zagraniczni. To są tytuły bardziej nasze, bardziej swojskie, takie, które właśnie odnoszą się do tego, co jest u nas w tym kawałku świata. Mam nadzieję, że ten ciut inny format Wam się spodobał, że przypadł Wam do gustu. Dawajcie koniecznie znać, jestem ciekawa Waszych wrażeń. No i dajcie mi koniecznie znać w ogóle, co myślicie o moich wyborach na ekranizację, jak podobały Wam się moje pomysły. I podrzucajcie też swoje pomysły oczywiście. Dlatego, że chciałabym, żeby kolejny odcinek tej serii, kolejna odsłona, właśnie opierała się o Wasze pomysły ekranizacji polskich autorów. Wyobraźcie sobie po prostu ekranizację jakiejś polskiej powieści, może Waszej ulubionej właśnie. Wyobraźcie sobie całą otoczkę, która by takiej ekranizacji tej powieści służyła. No i dawajcie znać, dzielcie się pomysłami. Kochani, też z całego serducha przepraszam Was za wiertarkę, jeżeli taką wiertarkę usłyszeliście w trakcie tego filmiku. No niestety remont tutaj goni remont. Nie wiadomo, kiedy trzeba by nagrywać, żeby tego remontu nie było. No tak to już niestety bywa. Kochani, po więcej filmików z serii Czytajmy Polskich Autorów, zapraszam Was tutaj na kanał, znajdziecie je wszystkie. Oglądajcie. No i Czytajmy Polskich Autorów właśnie. To co, do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na film Najlepsze Książki 2019 do tej pory. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Rozejrzyjcie się, rozgoście. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!